największe znaczenie, w takim stanie, aby mogło prowadzić absorpcję środków unijnych i pozyskać te środki, które gdzieś tam mamy nadzieję uzyskać w ramach MOF-u, czy też innych programów, które będą dedykowane do samorządu. Więc tutaj mimo tych wielu inwestycji naprawdę sytuacja miasta, jeśli chodzi o te współczynniki, jest bardzo dobra i to musimy uczciwie powiedzieć, Szanowni Państwo, i ja tutaj mogę mówić najpiękniejsze rzeczy, Państwo możecie mówić, przynajmniej ci zainteresowani, najgorsze, ale cyfry oddają wszystko i chyba z cyframi nie ma co dyskutować, bo one są kontrolowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową i tutaj nic innego nie można wymyślić, tak? Jeśli chodzi o pytanie kolegi radnego Wilka, ja tak trochę żartowałem, że przy pierogach mówiliśmy sobie o trochę o targowisku, ja obiecałem, że odpowiem. Myślałem o sesji, ale to... ponieważ odpowiedź jest bardzo krótka, panie Janku, no, kurs miasta, ja tutaj nie odkryję żadnej Ameryki, na to, aby uporządkować sytuację w rejonie targowiska, był znany od 2007 roku mniej więcej. Bo jak Państwo wiecie, przenieśliśmy z Solnej to targowisko nakładem prawie 2,5 miliona złotych. Jak pamiętam, Państwo nie łapcie mnie, jeśli tam będzie 50 tysięcy w jedną albo z drugą pomyłki, albo 100. Zrobiliśmy tą część targowiska, myślę, w jakimś wymiarze takim, który nie przynosi nam wszystkim hańby. Natomiast pomysł na resztę był taki, od 2007 roku próbowaliśmy ten teren sprzedać, więc jakby tutaj nic w tych zamierzeniach się nie zmieniło. I jeśli Pan pyta, dlaczego miasto nie próbowało aplikować o środki na targowisko, to powiem dlatego, że przy realizacji wielu innych inwestycji nie byliśmy w stanie dokonać absorpcji dodatkowych środków z budżetu, żeby realizować inwestycje. Ja już nie pamiętam, ale analizowaliśmy wtedy ten program i on był mało korzystny, jeśli chodzi o stronę samorządową. Przynajmniej w naszym wypadku, bo różne samorządy, mając różne uwarunkowania, mogą to różnie oceniać. Panie Janku, to żeby nie budzić żadnych kontrowersji, ja z zespołem oceniliśmy, że to jest mało korzystne i z tego można mnie rozliczać, a nie z tego, że jakiś kurs był w tym kierunku taki czy inny, bo kurs był znany od wielu, wielu lat. Dzisiaj, jak Państwo wiecie, targowisko zostało sprzedane, ma prywatnego właściciela. Państwo ostatnio chyba gazety doniosły o planach tego inwestora. Jeśli one się powiodą, a ja mam nadzieję, że miasto za tym nadąży i znajdziemy środki jeszcze, żeby jesienią wprowadzić i z ulicy Mickiewicza bodajże poprowadzić ten odcinek drogi porządkującej targowisko z miejscami parkingowymi, to jest w wymiarze miasta wspieranie tych inwestycji, wspieranie mieszkańców naszego miasta, bo zapewnimy dostęp komunikacyjny, możliwość godnego parkowania i jakby robienie zakupów na tym miejscu. I to w moim odczuciu jest wymiar miasta, to w co miasto powinno się angażować i jak powinno wspierać te działania tego, co się dzieje wokół. Jeśli to powstanie, to ja pamiętam, Szanowni Państwo, że wiele osób niezadowolonych było z tego, iż coś budujemy tu, a później były głosy, a jednak dobrze. Więc przynajmniej dla przyzwoitości poczekałbym do tego, aby ten proces inwestycyjny w tym terenie się, obszarze się zakończył i wtedy będziemy go oceniać. Natomiast polskie malkontenstwo płynące z tego, że zanim coś zrobimy, już jest źle, ja osobiście odrzucam, bo mi się to nie podoba, bo w przeciwnym wypadku nikt w życiu bym nie zrobił, tylko narzekał. Więc jakby odrzucam to, zachęcam do spokoju. Pani naczelnik, bo panią słychać lepiej jak mnie. Nie przyświetlują się. Ja mówię głośniej, a pani naczelnik jeszcze głośniej. Jeśli chodzi o akwapark, no to ja nie będę się tu wypowiadał, bo łączenie jednej inwestycji z drugą, w ogóle jeszcze realizowaną przez inną spółkę z innych środków, pozyskana z innych priorytetów, to w ogóle jest mieszanie, że tak powiem, rzucanie do bigosu, nie wiem, pomarańczy, no jeszcze można rzucić, to jeszcze smakuje jakoś, ale nie wiem, czegoś jeszcze bardziej wymyślnego. No, nie mieszajmy w głowach ludziom zupełnie nieporównywalnymi sytuacjami, bo ta inwestycja jest zupełnie inna i ja się z niej absolutnie nie wycofuję i uważam, że miasto turystyczne, jakim jest Malbork, powinno być stać na taką inwestycję, może nie w wymiarze takiego absorpcji środków, ale w wymiarze zorganizowania tej inwestycji tak, żeby ona powstała.
czy to z udziałem podmiotów prywatnych, czy środków pomocowych i absolutnie przy jakimś wsparciu miasta, które się odbywa. I jak Państwo pytacie o to, ile miasto wydało na to, choćby na projekt, no musiało wydać, wydało nieporównywalnie mało do tego, ile ten projekt jest warty, bo naprawdę zrobiło to za małe pieniądze. Natomiast bez tego nie byłoby dyskusji i przyszłości dla tej inwestycji, nigdy. Tylko gadanie, które znamy już, które jest bardzo, bardzo popularne u nas, ale nic z tego nie wynika. Można się z tym zgadzać czy nie, ale to jest mój pogląd, ja za to będę rozliczany, jeśli zdecyduję się wystartować, bo takiej decyzji nie podjąłem. Ale to, szanowni Państwo, mieszkańcy wybierają po to, bo mistrz, żeby pewne działania kreował i przygotowywał pewne działania i później jest z tego rozliczany. Więc Państwo uszanujcie te reguły demokracji, a później będziemy się z tego wzajemnie rozliczać. Jeśli chodzi o taksówki, bo nie wiem, przez taksówki jak można do flag dojść, ale doszliśmy, panie Janku, się bardzo cieszę, bo analogia jest iście skomplikowana dla mnie. To muszę powiedzieć, że no, pani gospodarz, która była dzisiaj chwalona, czasami nie jest aniołem i czasami coś nie dopełni. Nie została zdjęta tam flaga po zimie, ja faktycznie też to zauważyłem. Natomiast zapewniam, że flagi zostały już dodatkowe kupione, resztę wyprane, te, które się nadają i na pewno zapewniam Państwa, że teraz wiosną zawisną nowe, piękne flagi na sezon turystyczny, żeby znowu wszystkich cieszyły. I to myślę wszystkie pytania, które Państwo mi zadaliście. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Proszę, może pierwszy pan Marek Karzyński, proszę bardzo. Ja tylko do tej kwestii akacjowej. Ja wiem, że tam są jak gdyby dwie grupy. Jedna grupa tych osób, które mają dzieci i chcą, żeby był ten próg zwalniający. Ta grupa, która już ma starsze dzieci albo jest osobami bezdzietnymi, nie chce. No, ja wiem, że to trudny wybór, ale jednak wydaje mi się, że powinniśmy bardziej jednak chronić dzieci, żebyśmy no, później nie musieli podejmować jakichś decyzji wtedy, kiedy stanie się jakaś tragedia. A kwestia tych przystanków. Panie burmistrzu, jak nie ma zmiany na lepsze, to ludzie się wcale tak nie krzyczą, że jest źle. Najgorzej, jak nastąpi zmiana na gorsze. I myślę, że dlatego ci ludzie tak często o ten przystanek walczą, bo dla nich komfort się pogorszy. Przystanek był w innym miejscu, tam była ławka, tam można było się, mówiąc kolokwialnie, schować przed deszczem. W tej chwili tego nie ma i dlatego tak bardzo mnie również naciskają, żebym tutaj naciskał z kolei pana burmistrza, żeby coś w tej sprawie zrobić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Marku, jeszcze dodam, że jeżeli chodzi o ulicę Akacjową, progi, które zostały tam zainstalowane, one często się odrywały. Nie było sposobu. Tam proszę zwrócić uwagę, że jest nawierzchnia bardzo, nie jest duża nawierzchnia. Te progi bez przerwy niejednokrotnie wystawały ponad powierzchnię jezdni co najmniej 10-15%. I niektórzy jadąc tam samochodem zahaczali. Ja pamiętam wielokrotnie, rozmawiałem z panią posłem naczelnik, był ogromny problem, prawda, z tym. Ja mam nadzieję po prostu, że wiele ulic w związku z przebudową i mam nadzieję, że taka przebudowa będzie, prawda, by się zmieni i być może nie będzie takiej potrzeby na zastosowanie progu. Ale zmieni się komunikacja, zmieni się układ jezdni. Ale to tak bywa, po prostu, że na ulicach zawsze jedni chcą, drudzy nie chcą, prawda. Przy Żuławskiej tak samo, cztery progi, które były, taka sama sytuacja była. Większość chciała, ale była też grupa osób, która absolutnie się z tym nie zgadzała. Dziękuję. Panie i panowie radni, w związku z tym, że jeszcze pan radny Wilk chciał odpowiedzieć ad vocem. Proszę o czym. Panie burmistrzu, zupełnie się zgadzam z panem, że to pan odpowiada za to i gratuluję panu, że pan takie decyzje podejmuje i pan ich będzie bronił. Natomiast ja mam jeszcze jedną taką prośbę, żeby pan mi w końcu na piśmie odpowiedział tak, jak pan obiecał. Nie wiem, czy pan pamięta, że poprosił mnie pan o zadanie na piśmie tego pytania. Ja go na piśmie zadałem i na piśmie nie odpowiedział mi pan. To, co pan tutaj mówił, oczywiście mogę się z tym zgadzać, czy ale nie wszystkie rzeczy, nie wszystkie wąski łapię, więc proszę przeczytać, co ja pytałem i mi odpowiedzieć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę, pan radny Grynek. Panie burmistrzu, ja jednak wrócę co do tego zaproszenia. To nie jest żadna kąśliwość ani co. Proponowałbym, żeby pan wrócił do tego zaproszenia do pani Bieńkowskiej. Może pan się śmiało powołać, że ma pan tutaj takiego nachała, który panu ciągle dziurę w brzuchu wierci i to na każdej sesji praktycznie się do tego odwołuje. Niech przyjedzie praktycznie przed nami sezon turystyczny. W końcu chodzi o nasze wspólne dobro, miasto Malbork. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Krzyśku, no nie, nie. Naprawdę bardzo się cieszę, że państwo tak pokładacie we mnie takie wielkie nadzieje, ale jak już mówiłem, no nie mogę pani minister zapakować tutaj, nie wiem, w coś i przywieźć zniewoloną, bo zapraszałem panią minister do nas. Odpowiedziała, że to rozważy, więc naprawdę panie Krzysztofie, no... uwieść. Może uwieść. A to był taki, który... uwiódł, tam się agent Tomek chyba nazywał, tak? A to się źle skończyło, panie Krzysztof, źle, absolutnie. Kompromitacja totalna, więc z tym uwodzeniem to lepiej poczekajmy. Panie Marku, ja jeszcze z jedną rzeczą się nie zgodzę. Nie jest większe oczekiwania, jak jest gorzej, ale większe oczekiwania, jak jest lepiej też, bo się wokół wtedy patrzy, mówi, nie, to fajny przystanek, to fajny, dlaczego tu? Dlatego muszę panu powiedzieć, że to działa w dwie strony, tak? I na mnie też to działa, bo jak jeżdżę po mieście i widzę, ile udało się zrobić z tych wielkich zaległości, które były przez wiele, wiele lat, to stwierdzam, że dysproporcja między tymi zrobionymi fragmentami, a tym nie, jest taka, że no człowiek no, jednak myśli w tych kategoriach, że Boże, ile jest jeszcze do zrobienia. No tak jest, no. To jest jeszcze naprawdę wiele do zrobienia. Ważne, żebyśmy co roku coś dokładali, robili, bo najgorzej, jak nic się nie działo, a były takie długie okresy i wtedy się nagle budzimy i musimy to wszystko nadrabiać. Ale no tak już jest. Natomiast panu Jankowi, mam nadzieję, że będzie stenogram, to postaram się odpowiedzieć tak, panie Ewa mówi, że tak. Znaczy spiszę panu to, co powiedziałem, bo już myślę, wydaje się, że to bardzo czytelne, bo dziękuję. Dziękuję bardzo, panie, panowie radni. Kończymy punkt 8. Chciałbym państwa poinformować między innymi, że protokoły 39 nadzwyczajnej, 41 sesji były wyłożone już razy. Nikt nie wziął uwagi, dlatego też zostały podpisane. Przechodzimy do punktu następnego, komunikaty wolne wnioski i przypominam przede wszystkim radnym o terminowym złożeniu oświadczeń majątkowych do dnia 30 kwietnia i chciałbym poinformować również państwa, że odbyła się pierwsza sesja 6 kadencji Młodzieżowej Rady Miasta. Niektórzy radni byli obecni na tej sesji, także jeżeli chodzi o informacje, to Martyna Dębiska została przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta. Mam nadzieję, że jak tak samo jak piąta kadencja, tak jak szósta kadencja zapisze się na rozmowę tymi zgłoskami, jeżeli chodzi o Młodzieżową Radę. Będą tak aktywni jak w piątej kadencji. Ta szósta kadencja, mam nadzieję, że przyjdzie Martyny Dębiskiej taka będzie. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o komunikaty, proszę bardzo, pan radny Grynak. Panie przewodniczący, jak chodzi o komunikat, chciałbym zakomunikować, że w związku z rocznicą katastrofy smoleńskiej, także w związku z rocznicą mordu katyńskiego, w najbliższy czwartek, to jest pojutrze, sprawowana będzie msza święta w kościele na Starym Mieście o godzinie 18. Jeżeli ktoś ma taką wolę, może przyjść. Dziękuję. Dziękujemy. Większość państwa dostało zaproszenie od pana burmistrza na tą uroczystość. Proszę bardzo, proszę pan Marek. Ja mam prośbę do pana przewodniczącego. Otóż no niestety na początku, jak rozpoczęliśmy naszą kadencję, była taka dżentelmeńska umowa, że sesje organizujemy w czwartki. Pod te sesje osoby pracujące ustawiły sobie zakres swojej pracy. W tej chwili mamy już drugą sesję we wtorek, co dosyć burzy, no choćby w moim przypadku burzy i pan dyrektor tutaj też może potwierdzić, burzy plan lekcji, bo inaczej był on układany. Także mam taką prośbę, żebyśmy jednak wrócili do tych czwartkowych sesji. Dziękuję. Oczywiście, dziękuję. Panie Marku, jak w kwestii powstania na ostatniej nadzwyczajnej sesji mówiłem, że będzie 8 sesja Rady Miasta Malborka, z uwagi na to,
że okręgi wyborcze po prostu do wyborów Europarlamentu musiały być przez uchwalone i w dniu dzisiejszym praktycznie, prawda, zostały uchwalone, zostanie po prostu, ta uchwała zostanie, prawda, została już skonsumowana, jak gdyby informacje przejdą do Urzędu Wojewódzkiego. Do 10, już 10 rano te informacje powinny być ze wszystkich, prawda, po prostu sesji Rady Miasta i dlatego też ja decydowałem szybko, żeby 8, informując wcześniej, dużo wcześniej Państwa radnych, że 8 będę. W dalszym ciągu obstajemy w dżentelmeńskiej, prawda, umowie, prawda, że będę organizował w miarę możliwości w czwartek. Ale jeżeli jest potrzeba, tak jak była nadzwyczajna sesja każdego dnia tygodnia, oczywiście nie wiedziemy. Dziękuję. Uważam, że wyczerpaliśmy porządek obrad 42 sesji Rady Miasta. Zamykam obrady i zapraszam na następne. Szanowni Państwo, jeszcze uwaga do radnych. Jeżeli Pan Radny Tadeusz Woźny prosi wszystkich radnych, aby pozostali w posesji, tak?